Partia rządząca przedstawia kandydatów do Sejmu. Przypomnijcie sobie, na czym te programy polegały, a potem zastanówcie się za kotarą, czy chcecie kontynuacji tych programów. Nie musisz być dłużej samotny. Dom opieki Dwór Biskupi w Nysie już otwarty. Miłe towarzystwo, opieka medyczna i wspaniałe otoczenie to wszystko, co u nas znajdziesz. Więcej informacji pod telefonem 77 433 88 88. Zapraszamy. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście. Obóz rządzący przedstawia lokalnych kandydatów do Sejmu i Senatu. Politycy podsumowują 4 lata rządów prawicy i przekonują do swojego programu politycznego. Billboard, który jest za nami, ten billboard jest bardzo ważnym elementem naszego nowego etapu, kolejnego etapu kampanii. Dlaczego? Ponieważ na tym billboardzie właśnie prezentujemy to, co dla Prawa i Sprawiedliwości jest najważniejsze. Najważniejsze programy dla Polski, programy, które zmieniły życie Polaków, które uczyniły życie Polaków lepszym. Z tymi programami, z tymi pomysłami, z tymi obietnicami 4 lata temu wszliśmy do wyborów. I dzisiaj każdy z Państwa, każdy z Polaków, każdy z mieszkańców powiatu nyskiego może potwierdzić. Powiedzieli 4 lata temu i zrobili to dzisiaj. Uszczelnienie systemu podatkowego, obniżenie podatków, CIT z 19 na 9% dla małych i średnich przedsiębiorców, podatek dochodowy z 18 na 17%, to wejdzie teraz od 1 października, zerowy PIT dla młodych, żeby Polakom powiększyć stopę życia, polepszyć to życie, jak i również mieszkańcom powiatu nyskiego. Przed nami bardzo ważne wybory. Wybory, które mają decydujący wpływ na przyszłość Polski, na dalszy jej rozwój. To od Państwa decyzji zależy, w jakim kraju będziemy żyć za 4, 8, za 12 lat. W jakim kraju będą żyły nasze dzieci i wnuki. Wybór jest bardzo prosty. To jest apel do wyborców nie tylko tutaj, z powiatu nyskiego, z tego terenu województwa polskiego, który jest w moim okręgu, ale w ogóle do wyborców w całej Polsce. Popatrzcie Państwo na te hasła. Przypomnijcie sobie, na czym te programy polegały, a potem zastanówcie się za kotarą, czy chcecie kontynuacji tych programów, czy chcecie nowych, które przedstawimy na początku września na konwencji programowej, czy też chcecie powrotu do tego tak, jak było. Jest grupa osób w Polsce, która stara się wrócić do tego tak, jak było, przed 4 blisko laty. Proszę Państwa, nie zezwólmy im na to. Dopilnujmy tego, aby Polska rozwijała się w sposób systematyczny, zrównoważony, aby takie tereny właśnie jak powiat nyski, zapomniane, które były peryferiami peryferii, zaczęły się rozwijać. Myśmy już pierwsze kroki w tym kierunku położyli, pierwsze kroki żeśmy podjęli. Apeluję do Państwa, aby tego po prostu nie zmarnować. Nie ma innej opcji, że jeśli chcemy tej Polski takiej dobrej, sprawiedliwej, to tylko należy poprzeć Prawo i Sprawiedliwość i naszych kandydatów. No niestety. A jak Pani odbiera krytykę z Unii Europejskiej, to że Niemcy mówią nam, że nie mamy demokracji? Wie pan co, niech Niemcy spojrzą najpierw na swój kraj i tam co się dzieje, jacy ludzie, że boją się po prostu na ulicę wyjść, boją się do pracy iść samodzielnie. Mam koleżankę akurat, którą mąż musi odwozić do pracy, córkę, bo za rogiem ktoś tam, taki zaproszony gość stoi i czeka na nich. Także wie pan, niech nas nie pouczają, tylko niech się zajmą swoim krajem. U nas jest wolność, jest demokracja, nie ma nic najlepszego jak Polska. Dlatego coraz więcej ludzi powraca do naszego kraju. Coraz więcej ludzi wykupuje tutaj mieszkania, nawet ze Szwecji, jak słyszałam, z Niemiec i tu się osiedlają. Także trzeba coś więcej? Nie trzeba. Tylko spokoju. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze.
Produkty AGD. Hurtownia wielobranżowa Metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy.